Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj czekoladowe omlety na słodko, takie bez cukru, z fajnymi odżywczymi dodatkami, banalnie proste i szybkie do przygotowania. I takie omlety są świetnym pomysłem na śniadanie, jak i na kolację. I ja podaję je w zasadzie zazwyczaj na śniadanie i na kolację. Sycą na długo, smakują świetnie, no i naprawdę ich przygotowanie nie zajmuje za dużo czasu, a zawsze wywołuje uśmiech na twarzy stołowników lub mojej, bo czasem robię je po prostu tylko dla siebie. No nic, ja już nie przedłużam, tylko serdecznie zapraszam do wideo przepisu. Przepis i składniki jak zawsze na www.skutecznie.tv, a my zaczynamy gotować. Szykuję dwa omlety, czyli dwie porcje śniadaniowe lub dwie porcje na kolację i robię te omlety z trzech jajek. Jeśli chcecie, można dać cztery też spokojnie, to się uda. Mam tutaj trzy jajka, rozbijam je teraz na białka i żółtka, tak żeby do białek nie dostały się ani skrawek żółtka, dzięki czemu one się potem ubiją bez problemu. Do białek dodaję szczyptę soli i ubijam na sztywną pianę. Trzepaczką lub mikserem, u mnie taka trzepaczka elektroniczna, czyli mikser. Piana piękna i sztywna, odstawiam ją na bok. Do żółtek w misce dodaję teraz jedną łyżeczkę erytrytolu i starannie mieszam. I tak przygotowane żółtka dokładam do piany i delikatnie mieszam. Dodaję jedną łyżkę mąki kokosowej, jedną łyżkę ciemnego, mocnego kakao i starannie mieszam. Ja mikserem na bardzo wolnych obrotach, rzecz jasna można ręcznie trzepaczką bądź łyżką. Bardzo delikatnie. I moja masa na omlety gotowa. Rozgrzewam teraz patelnię z niewielką ilością tłuszczu. To może być masło klarowane, olej kokosowy czy na przykład oliwa. Ja do omletów, a szczególnie już takich na słodko, dodaję zwykle masło klarowane. I kiedy patelnia jest rozgrzana, a tłuszcz gorący, wykładam połowę mojej masy jajecznej. Rozprowadzam delikatnie, formując omlet. I smażę, aż zetnie się od spodu. Na pierwsze 2 minuty można przykryć pokrywką, żeby szybciej się ściął. I smażę na naprawdę minimalnym ogniu. Patelnia jest rozgrzana tak, żeby jajka się ścinały, ale jednocześnie za bardzo nie przypaliły od spodu. I kiedy widzę, że omlet przy brzegach zaczyna się ścinać, sprawdzam to łopatką i w środkowej części również zaczyna się ścinać. Wtedy wiem, że jest gotowy do przewracania. Sprawdzam tę gotowość jeszcze ruszając patelnią. Jeśli omlet się przesuwa, to jest ścięte od spodu, jeśli nie, dosmażam, bądź bardzo delikatnie podważam łopatką. Ale zanim wsunę łopatkę, muszę mieć pewność, że on jest ścięty z wierzchu. Mój jeszcze nie jest, więc chwilkę poczekam. Po czym delikatnie wsuwając łopatkę pod spód, przewracam na drugą stronę, dosmażam z drugiej, jakąś minutkę, dwie może. I gotowy omlet zsuwam na talerz, powtarzam z drugim. Natłuszczam patelnię, reszta masy, rozprowadzam, smażę na średnim ogniu, aż zetnie się od spodu. Delikatnie wsuwam łopatkę, przewracam, dosmażam i zsuwam na drugi talerz. I takie czekoladowe omlety można podać z dowolnymi ulubionymi dodatkami. Nasze ulubione zestawy to na przykład bita śmietana i dowolne sezonowe owoce. O tej porze roku na przykład truskawki, ale sprawdzą się też świetnie borówki, które można kupić o każdej porze roku. A dzisiaj podaję te omlety ze skyrem, czyli do miseczki wkładam skyr, rozcieńczam odrobiną kefiru, dodaję białko waniliowe lub słodzik. Mieszam. Wykładam na omlet. Przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu dzwoneczka przy przycisku subskrybuj, dzięki czemu będziesz otrzymywać bezpłatne powiadomienia o kolejnych odcinkach i filmach na kanale Skutecznie TV. Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz tu zaglądać. Subskrypcją wesprzesz także moją pracę, bo tak działają algorytmy i dzięki temu przepis dotrze do większej ilości osób i więcej osób będzie mogło z niego skorzystać. Z góry za to dziękuję. Posypuję pestkami granatu oraz nasionami konopi i można podawać. Taki omlet smakuje świetnie, jest wartościowo odżywczo i na długo utrzymuje w uczuciu sytości. Ja jeśli jestem bardzo głodna, to takie dwa omlety zjadam po prostu na jedno śniadanie i wtedy naprawdę aż do obiadu nie jestem głodna. Dla chłopców szykuję po jednym takim omlecie, bo oni jeszcze będą przed obiadem jedli jakąś przekąskę najprawdopodobniej. A to wariant z dwóch jajek i bez mąki kokosowej, czyli dokładnie takie same składniki, tylko jedna porcja, zatem ten omlet grubszy, bo mamy tutaj nie półtora jajka, tylko dwa jajka na patelnię. I nie dodałam mąki kokosowej. Reszta dokładnie tak samo. Dodatki czy wariacje dodatkowe. I taki omlet też bardzo fajnie smakuje na zimno. I ponieważ jest grubszy, to smażyłam go pod przykryciem. I tu właśnie chwilę po zdjęciu pokrywki wygląda tak. Przewracam na drugą stronę i dosmażam kolejne 2 minutki. Na tej pierwszej stronie pod przykryciem smażyłam go, ja wiem, może z 5 minut, ale na minimalnym ogniu, dlatego że jest ciut grubszy i chciałam mu dać trochę więcej czasu.
I ten podam dokładnie tak samo, czyli ze skyrem. Tutaj mieszanka skyru naturalnego i waniliowego. Do tego świeże truskawki. Posypuję pestkami dyni. Można też sięgnąć po nasiona konopi. I pyszny omlecik na słodko, bez cukru, gotowy. No i co? Mam nadzieję, że omlety na słodko przypadną Wam do gustu i że zechcecie je odtworzyć. Są proste, pyszne, szybkie, wartościowo odżywczo i niskowęglowodanowe, więc jeśli szukacie takich przepisów, to gorąco polecam, żeby je wypróbować. Na pewno Wam posmakują. Przepisy i składniki oraz precyzyjny opis krok po kroku znajdziecie jak zawsze na blogu skutecznie.tv. Bezpośredni link jak zawsze w informacjach pod filmem, więc wystarczy tylko kliknąć i patrzysz na przepis. Serdecznie zapraszam. A jeśli wolisz omlety wytrawne, to zerknij na proponowane gdzieś tu obok i w informacjach pod filmem omlet wytrawny. Również doskonały na śniadanie, jak i na kolację na przykład. No i co, dziękuję za uwagę, za doglądanie do końca. Przypominam o subskrybowaniu kanału, a już subskrybującym przepiękny uśmiech i wielkie dzięki za subskrypcję i okazane wsparcie. Przepysznych omletów czekoladowych na słodko Wam życzę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i jak zawsze, smacznego!